wyruszamy w góry. Wyruszamy do Gór Uralskich. Pokażę wam najwyższą górę w naszym regionie, w naszym okręgu. Więc tutaj już jestem przygotowany do takiego tripu, wspinania się, plecak, brania odpowiednie. Pogoda jest, nie jest zimna. Na takich trekalach po rosyjsku będziemy jechać. Nasz numer 15. Rozpoczyna się nasza podróż. Tu jeszcze są paliwo. No, bo tak naprawdę nie będzie nasz w drodze stacji palenowych. Proszę napisać w komentarzach, kto chce taki sam samochód sobie na dworzu. Śnieg pada. Nie, fajna pogoda. Dobra, ładna, świetna pogoda. Śnieg pada. To chyba... To nasz trekl. Numer 15. A inaczej wygląda. Przyjechaliśmy na miejsce. Góry Uralskie. Jak widać, nie są aż takie wysokie, ale... My tu pójdziemy. Właśnie ta góra to jest nasza góra. Za tej górą jeszcze jedna, wyżej. Aha. Za tą górą jeszcze jedna góra, do której my będziemy się wspinać, po której będziemy się wspinać i to będzie nasz cel na dzisiaj. Nie, to должен być dużo chmur jest. Nie, to nie jest. Się wydaje, że tam na górze nie będzie aż tak dużo widać. Widzimy, że naród po trochę się zbiera. Tutaj jest szereg tych traktów. Treklów różnych są, jak mi powiedzieli, że są obcokrajowce. Nie wiem z jakich krajów, ale są też po naszym, jak będą mnie, jak usłyszą mój język, też będą myśleć, że jestem obcokrajowcem. O, tam widać jeszcze są góry, jak widzicie. Fajna pogoda, ale chciałoby się, żeby było jeszcze słońce, jeszcze lepiej by było. A tak naprawdę dzisiaj jest taka mgła. Już zaczynają od harbasu niektóre osoby, żeby było na wesoło. Bo to jest zabawa, wspinanie się na górę. 1, 2, 3, 4, 5. Do nas zawitali renifery. Jak widzicie. A? Co
coś? Może nie chcę. No? A nie. Вы можете попросить вас, да, постоять, чтобы старт есть написано. Розовые ленточки пошли до поворота. Беру. И пункт, да еще до буры. Делю нас на несколько групп, поделенных через колор. Każdy ma jakiś kolor, jak widzicie, kolor ma. My mamy czerwony kolor, grupa czerwona grupa. Więc zaczniemy. Jesteśmy na starcie. Więc zbliżamy się do początku naszej podróży z wami. Wyruszyliśmy, zaczynamy naszą podróż do najwyższego punktu, najwyższej góry naszego regionu, naszego okręgu. No, już jesteśmy gdzieś na 1/4 drogi. Jak widzicie, widok jest piękny, niesamowity. Jesteśmy jako ostatnia grupa na końcu. Tu będzie takie schyły w górę i pójdziemy bezpośrednio po górze. Na razie jesteśmy na początku góry. Zaraz będziemy się wspinać po górze, w samym górze. Wiatr jest, no i nie powiem, że jest słaby, ale dość silny, jak widzicie z przodu, ale da się przeżyć to. Niesamowita jest pogoda. Mi powiedzieli, że wysokość tej góry jest około kilometr. Już silnie się robi wiatr. Im wyżej idziemy, tym silny wiatr. Tym silniejszy wiatr. Niektórzy są zmęczeni od nawet takiego dystansu 2/4, nawet od takiej krótkiej odległości 2/4. Tutaj taka krótka przerwa dla tych osób, które jeszcze są zmęczeni. Proszę bardzo, taki obraz można zobaczyć na 2/4 podróży.
coraz mniej sił zostaje. No, trochę odpoczynę. Chodź, pójdźmy w górę. Fajny widok. Tutaj widzicie Góry Uralskie. O, pojechaliśmy na dół. Ja teraz znam jak. Teraz wiem, jak schodzić z góry. Warto tylko na dupę siąść i pojechać. Ojej, mój powerbank. Idziemy dalej. Jesteśmy na 3/4. Nie, 2,5/4 naszej podróży. To już nie podróż, to jest męczenie ludzi. Wiatr jest coraz silniejszy. Nic nie widać. Mgła. Malutkie ćwiczonko daje swoje pozytywne efekty, rozgrzewa ciało i już spala, kurczę, to ciało, a nie rozgrzewa. Nie, na pewno tu jeszcze zostało, na pewno będę zjeżdżał na dupie. Taka fajna syberyjska zabawa, zjeżdżanie na dupie w dół. O, jest mgła. No nic nie widać. Szkoda. Chciało mi się nagrać fajny widok. Ja polskiego telewidzenia pomaszy. Tu ludzie mówią, że fajnie ich nagrać. Możnie pomachać jeszcze raz. Jakaś rodzina też zorganizowała taki fajny weekend. Fajny weekend, wspinanie się do góry całą rodziną. Zapraszam was też, wszystkich Polaków, całą rodziną przyjeżdżać tutaj za Uralem, do naszego okręgu, do naszego Jamalu, żeby spędzić fajny czas. Darej, Łosiu. To jest, słowiańska krew. To jest, będzie zabawa. Będzie się działo. Znowu właśnie. Gdzie cała noc? Na razie odpoczywamy. Zrobiliśmy taką krótką przerwę. Ach, co można powiedzieć? Polecam wszystkim osobom, które chcą schudnąć. Bardzo fajny pomysł, pójść w góry. Będzie spalone mnóstwo kalorii i z przyjemnością zjeździć na dupce w dół. Pokonaliśmy 3/4 naszej podróży. Też z każdym etapem coraz ciężej schodzić w górę. Teraz widzicie, odpoczywają ludzie przed ostatnim takim wysiłkiem, żeby włożyć maksimum siły i dojść do końca tej góry, do jej najwyższego punktu. My też nie będziemy odstawać od tych osób. Idziemy w górę. Choć
chociaż już dużo sił straciliśmy, ale nadal jesteśmy w fajnym, pięknym humoru, fajnym nastroju. Przynajmniej już pokonaliśmy więcej niż pół drogi. Wiatr jest dość silny. Nam powiedzieli, że nie pozwolą nam pójść do góry. Nie wiem. Ja bym chciał. Tylko kurczę. Dobra, nieważne. Właśnie czekaliśmy na ten moment. Raz, dwa, trzy. Pojechali. Uhu. Jedziemy. Zaraz idziemy w dół. Tak, zobaczmy. Ale dobrze poszło. Jeszcze raz. Oj, хорошо. Yes. Wyszło nam. Wyszło nam. Zaraz jeszcze lepiej będzie. Jeszcze raz wyszlamy. Zaraz znajdziemy miejsce. Zjechać. Chyba tu. No to sprawdzimy. O, nieźle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Niestety nam się nie udało dojść do najwyższego punktu naszej góry, Uralskich Gór, najwyższej góry naszego okręgu, rejonu. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No niestety pogoda nam nie pozwoliła. Nasze służby powiedzieli, że nie dajemy pozwolenia, żeby wy doszliście do końca, bo tam jest silny wiatr. Tak naprawdę im wyżej my dochodziliśmy do końca, tym więcej odczuwaliśmy na siebie, że tak naprawdę pogoda się psuje. No niestety. Może innego razu uda się. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Pa, pa.